Hej, cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku. Jest kilka rzeczy, bo jako tako nie nagrywałem przez 2 tygodnie, ale dam wam ten odcinek przed tymi, które nagrałem wcześniej, bo tam są, wiecie, openingi jakieś, glitche czy inne rzeczy robiliśmy i w sumie to można mieszać, bo jakby dużej różnicy to nie robi. Tym bardziej, że mam do otwarcia przesyłkę od Kuby i tym bardziej, że mamy jeszcze 2 godziny nowego trybu w ratuszu, który jako tako trwał 3 dni, ale ja 3 dni wstecz pracowałem i nie było czasu po prostu nagrać. Yeti, król, tak, król Yeti, pójdziemy sobie, ogramy, zobaczymy jak to wygląda. Większy, mocniejszy, lepszy pakiet wieżyczek, też pójdziemy zobaczyć. Niszczycielska prezentacja bohaterów, chyba mam obu, więc spoko, import postaci dla wiernych fanów, to nas nie interesuje. I jeszcze jest sprawa numer 2. Numer 2, czy już powiedziałem o wszystkim? Chyba powiedziałem o wszystkim. Popatrzcie, pakiet słone. Ograniczony czas, większy, mocniejszy, lepszy pakiet wieżyczek. Możemy sobie, ej, może nagramy opening z tego. To jest dobry deal. Mamy tym bardziej pakiet naukowca i pakiet słonecznika. I Boss Hunt Plant Reinforcement. Co to jest? W tym pakiecie znajdziesz 9 zwykłych, rzadkich lub bardzo rzadkich przedmiotów do użycia w grze, które pomogą ci w walce. Otwórzmy sobie jeden. Aha, taki bajer po prostu dają nam wieżyczek i takich rzeczy do ustawienia w doniczkach na maksa, no, wielkie ilości. Słuchajcie, kolejny odcinek, który nagram, zrobię z openingu, bo są fajne pakiety do otwierania, więc już was zapraszam na kolejny. Teraz, zanim pójdziemy do ratusza, widzicie, tam są jeszcze 2 godziny. Co to było? Co to było? Nie wiem. Tu jakieś dziwne dźwięki przychodzą. Słuchajcie. Tak, żeby nie pokazać adresu dokładnego, gdzie mieszka Kuba. Kuba Glinkowski przysłał paczuszkę i ja się tu muszę do niej dostać, tak żeby też oczywiście nic się nie stało. Aha, z tyłu jest napisane otwórz. Otwórz, otwieram i jest napisane otwieraj na odcinku, standardowo. Wszystkie paczki, które podeślecie, będę otwierał na odcinkach, tak? Głównie na plantach, chyba że ktoś się określi, szczególnie w takim na przykład napisie, że mam otworzyć na jakiejś innej serii, no to wtedy. Wtedy otworzę na innej, więc spoko. Tutaj tak odetnę, to wiecie. Nie chcę też po prostu przeciąć przez środek, żeby tutaj czasem czegoś nie uszkodzić. Jeszcze się popatrzę, czy na pewno nic nie tnę. Git, w sensie nic, w sensie coś, co może być w środku. Dlatego też, uwaga, jeszcze trochę, jeszcze kawałek nam został. Ała! Zrobiłem sobie krzywdę? Nie, nie zrobiłem sobie krzywdy. Dobra, jazda. Hopa, pyk. W środku mamy dosyć sporo rzeczy. I pustą kopertę. Dobra, to tyle z fanu. Tam nie ma ten. Koperta na autograf. Aha, taki bajer. Spójrzcie, czekajcie, tu jest adres Kuby. Więc żeby nie było o coś takiego. Po prostu wysłał kopertę z naklejonymi już znaczkami, że ja coś wrzucę do środka i tylko i wyłącznie wrzucę do skrzynki. Ej, dobry bajer, dobry, naprawdę pomysłowa sprawa. Oki, na pewno ci autograf odeślę na 100%. I pytanko, co my tu mamy? Jeju, trochę tego tu jest. Wow, dobra, wyjedziemy i zrobimy. Ojej, Mati, tak żebyś czasem czegoś tu nie zepsuł. To przede wszystkim. Od Pragona 1, 2, 3, 4, 5 dla Matiego, dziękuję. W sensie tak, opyk. Hopa, co jest? Mati, to musi być o tak. Czekajcie, tak, o. Pyk, 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 pyk. Tylko chyba nie wiem, MK musiała sama odpaść, chyba że była, bo wiecie, to w poczcie przesyłką przyszło, więc mieli prawo. Mati, to jest chyba z tych takich, wiecie, długopisów, co rysują we 3D. Mati Games, pyk, 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 pyk. Tu uwaga, już widzę siebie, ja już widzę siebie, tak jest, z moją grzywą podniesioną na żelu w 5 sekund każdego dnia. I jedziemy następne. Oj, tu tego jest. Rysunek za rysunkiem. Mój fantastyczny, ten taki, jak to się nazywa? Nie nagrywam odcinków 2 tygodnie, mam zaćmę. Jak to się nazywa? Nie wiem, klaser? Może klaser. Z rysunkami się będzie powiększał. Jest i piszuter.
Jest i słonecznik. Słonecznika będziemy zaraz otwierać pakiety w kolejnym odcinku. Jest i kaktus. I jest i najprawdopodobniej imp, chyba że to jestem ja. Ale nie jest podpisane, więc raczej to imp. Dobra, pyk, pyk, pyk. Daj to. I tu jeszcze coś jest. Cześć Maty, oglądam twoje filmy z Planców 2 i 1 gdzieś od roku. No i świetnie, otwieraj na odcinku. I czy odeślesz mi kopertę z autografem od Dragona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Oczywiście, że ci odeślę. No jakbym mógł nie odesłać, bym był chyba, nie wiem, sumienie bym musiał jakoś wyłączyć. Jasne, że odeślę. Przecież ty przysłałeś to i ja odeślę. Dla mnie to jest chwila, moment, tak? Podjadę, wrzucę, świetny pomysł z tą kopertą. Także idealne wyjście. A my, także wielkie jeszcze raz dzięki. Adres, jeśli ktoś z was chce coś wysłać, macie w opisie filmu na samym dole, lub też wyświetla wam się tu. Napiszecie tam dla Matiego czy coś, napiszę na jakim odcinku otwierać i na pewno dotrze i na pewno będę otwierał. Na odcinku to nie ma tak, że coś przyjdzie i tak sobie otworzę dla siebie, tylko żeby po prostu pokazać. No to słuchajcie, szczegóły wydarzenia. Godzina 30, więc idealnie się wpakowałem. Polowanie na bossa, dzień na wolności króla, który mknąc zboczem góry prosto w kierunku mroźnego jeziora, powstrzymaj go, nim wywoła niekończącą się mrożącą krew w żyłach zimę. No to gramy! Czekajcie, muszę to tutaj. To pyk. Oczywiście po odcinku uporządkuję, bo teraz jakby jako tako nie mam czasu tego uporządkować, ale to sobie spokojnie tutaj leży. Kim chce grać? Jasne, że toksycznym cytrynem. Chcę mu pokazać, kto tu rządzi. Hej! Jack Blackburn, menu wyboru postaci, Dev Dio. 715 czeka w kamperze. Jest, o, już jesteśmy wszyscy. No i zobaczmy, jak to wygląda. Pozwólcie mi strzelać. Ej, to może być fajne, jak mi się to spodoba, to nagram dwa odcinki z tego trybu. Turu, tu, tu, turu, tu, 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 tu. No, to jedzie, moi drodzy. Już tam pułapka, ale uruchomcie jakąś pułapkę taką łatwą. Proszę, łatwą uruchom. Mam nadzieję, że to było łatwa. Hopa. Cokolwiek, a ja tego tu mam. Jeju, mogę stawiać bez przerwy, fantastycznie. Dobra, 2 tygodnie nie grałem w planty po prostu. Wszystkie odcinki, które wam się ukazały, były wcześniej nagrane. Lody, ale co, że lody? Spoko, no zaraz się okaże, o co tu chodzi. Lody, no, ale to tak dopiero nam chyba wyskoczy. Na razie jest jakaś fala takich malutkich, nie? Na razie oni nam nic jako tako, chyba mi się wydaje, nie robią. Podejdę sobie. Hopa! Hopa, 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 hopa! Turu, tu, tu, tu. Tędy? Tak jest. A, ładnie bronisz. Pyk! Ja już się nie mogę doczekać nagrywania kolejnego odcinka. Będzie opening. Choć niekoniecznie w takim sensie. A lody, to jest wytrzymałość lodów moich. A już myślałem, że zbliża się armia króla. No przerażające to jest. Mati zabił 2. Wow, szacunek. Dobra, 2 to nie jest jakiś wielki wyczyn. No, szukam, wiecie co, zombiaków i ich nie mogę znaleźć. O, jeden strzał i Uż ty. Nie, 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 nie. Oj. Dobra, są tam. Trafiony czy nie? Chodźcie. Reload tego. Dawno nie grałem i jakoś widzę, że forma chyba spadła. Ale jeszcze moment i wszystko wróci do nas. O, ho, 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 ho. Wszystko wróci. Wszystko będzie gitara. Chodź tu, nie widzę, jak w ciebie strzelam. Ten toksyczny cytryn jako tako tak zapluje tym. O, ja cię zrespię, wiesz? Chodź. Tak zapluje tymi toksycznymi oparami przeciwników. No lody nie topnieją, no bardzo dobrze, że nie topnieją. Że potem nic nie widać, słuchajcie. Idą kolejni. Zaraz Yeti, jak znam życie. Jak znam życie tych trybów, to na bank zaraz Yeti wyskoczy. O, ale nie taki. Dajcie wow, co tu się podziało? Dobra, ja nie chcę po nim. Poziom 7! Dobra, udało się nam. Udało się powstrzymać, tylko teraz niestety lekka kicha z tym.
No strzelajcie po nim, dajcie pykto. I trójeczka. Hopa, oberwał. Au, to bolało. Nie, 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 16. Zdążę uciec. Dobra, dwójka tutaj. Jest git. Chodź tu, zaraz się załatwimy, chłopie. Już prawie, już tylko z... Ohoho, pokonano bossa zombie. Ale to jako tako chyba nie ja dostałem to odznaczenie. Nie wierzę, nie wierzę. Użyj wskrzeszenia na siebie, spoko. My tu i tak długo, podejrzewam, nie przeżyjemy jako tako. Więc, znaczy, no takie mam przeczucie. Co z tego wyjdzie, to się zobaczy. Ja myślałem, że to jest mój, który mnie respił i chce mi pomóc. To jest zombie, który po mnie klepie. Co z tymi lodami? A wy się sami wskrzesić nie możecie? Trzeba czekać? O, wskrzesił się, dobra. Wskrzesił się, jak już praktycznie go miałem. Chyba, że to z automatu dopiero, bo bardzo późno do niego przyszedłem na przykład. Pawlow, Kalian, świetnie. Hej, co tam? Król Yeti, no i co z tego? No i co z tego, chłopie? Chłopie, kierowniku, my to zrobimy. Tylko pytanie. Wracaj do lodówki. Czy tobie w ogóle HP jakoś leci? Nie. Trzeba najprawdopodobniej, jak to standardowo bywa, coś zrobić w tym trybie, co nam pozwoli zadawać mu punkty obrażeń. Pytanie, co to jest? Nie mam kompletnie pojęcia. No, cały czas mnie mrożą. Tu będę non-stop zamrożony. Idę dawać ją zrespić. Chodź. Czekajcie, bo ktoś klepie. Król Yeti zaczyna tańczyć. I co z tego? Co to nam daje? Co on wyprawia? Czekajcie, zaraz się wszystkiego dowiemy. To, że tańczy, to nie znaczy, że obrywa. Uścisk zimy. Nie obrywa. No nie obrywa. Coś innego trzeba robić. Tylko co? O, chwila. Coś jest, jakiś wskaźnik. Gdzieś tam. Już idę. Dodatkowy czas. Jest i kolejny. Dobra, mamy kolejny, tutaj, już idę, już cisnę. Okidoki, tamtego ty weź, a ja wezmę, tu było dwóch nawet, o właśnie. Ty, ale oni się tam rozstawili u góry fajnie. Nie chciałem paść, już się zrespię sam. Moment, co się podziało w ogóle? A nie mogłem się ruszyć. Jeju, dziwne to było. No bez kitu, bo oberwę. Jest. Przeszkodzono królowi. I w tym momencie, co nam to daje? Zbliża się armia króla. Ha! What? Dobra, i ja tylko liczę i wyłącznie na jakby wiedzę moich ziomków. W takim sensie, że oni wiedzą, co tutaj robić, a ja kompletnie nie mam pojęcia, nie? Bo nam się to udało jako tako zaliczyć. Udało nam się to zaliczyć i co z tego? Nic. Ej to. Mati, ale jesteś nokautowany jak dziecko. Automatyczne pojawienie się, zostawmy to. Ekwipunek, 352 wskrzeszenia. 352, po co mi aż tyle? Co ja z tym zrobię? Dlaczego my mu nie zadaliśmy jakby obrażeń? Może ja musiałem tłuc po nim, gdy oni... Nie wiem, naprawdę, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. To jest bardzo ciekawe. Nie mam kontaktu z bazą. No, uwaga. Przynajmniej tym toksycznym cytrem. Królewski błazen. O, chwila, może to teraz. Co z tym królewskim błaznem? To jest tamten ziomek? Może go trzeba ubić? Oberwał. Król jako tako cały czas nie obrywa. O, patrzcie, wszyscy się skupili na królewskim błaźnie. Klepią po nim równo. To coś musi dać. I teraz król się wścieknie. O, chwila, coś mamy. Dobra, ten to wziął.
Idziemy, idziemy, już ci pomogę, chwila. Widzicie, idzie do króla. Ale nie mo... O, zadajemy obrażenia, dobra, jazda z tym. Dawaj, cytryna. Opa. Klepać po nim, zrobimy to. Czy tak mi się wydaje? Albo i nie. Nie no, ale chyta ładnie, może czekajcie, przynajmniej tą 1/4 zrobić. Powy wiosny, udało się. No, teraz znowu nie chyta. Czy jeszcze troszkę? Tak, cały czas mu bierzemy. Czy już nie, czekajcie, bo nie wiem, nie widziałem, bo to nie widać, czy mu zabieram troszkę, czy nie. Dobra, 25, zostawię sobie to na potem, dziękuję za wskrzeszenie. I teraz na nowo najprawdopodobniej. Czy nie no. Widzę, że zabieram mu jako tak, o tak punkty. Punkty, ale czy to mu ubywa cały czas? Chyba tak. Chyba, ja nie jestem pewien. O, chyba teraz koniec. O, widzicie? Tak, dobra, czyli tamte punkty, bo ja myślałem, że nawet jak się mu nie zadaje obrażeń, to i tak lecą te punkciki, a tylko pasek u góry się nie rusza. Dobra, rozumiem. Dobra, git. Czyli jako tako jeszcze mu zabieraliśmy. To ten tryb może naprawdę długo potrwać. To wtedy będą z tego 2 odcinki. Dosyć długie. Ale mam nadzieję, że to się zakończy sukcesem. Się okaże. A właśnie, jeszcze wam zapomniałem pokazać. Przecież mam nowe słońce, które leczy. To, takie tęczowe. Kupiłem u Ruxa. Trochę kosztowało, no. Uścisk zimy, co się dzieje? A co jeśli my tego nie zniszczymy? Dobrze, nasi są ogarnięci, ja niekoniecznie. Czy co ja bym wyskoczył tam, gdzie jest ten P-shooter? O właśnie, chociażby tu. Pyk. I stąd można strzelać sobie ładnie już. Czemu tego wcześniej, Mati, nie wykombinowałeś? Tamtego nie ubiję. Ale wytłukę wszystkich wokół. Ej, no dlaczego spadłem? Co to było? To było nieprzyjemne. O nie, on. Dobra, ja zmykam. Bye bye. Bye bye, bye bye, Mati. O nie, 29. A i chyba padnę. Znowu po raz kolejny? Nie. Udało się, przeżyłem, przeżyłem. Ciężkie to jest, nie jest takie proste.